Witajcie kochani, Rafał z tej strony. Dzisiaj zrobimy sobie krótkie testy, jeżeli chodzi o APAS 4.0. Ten dron ma naprawdę super funkcjonalność pod tym względem. Ja już parę razy miałem okazję się przekonać, ale dzisiaj specjalnie poświęcę ten lot właśnie na takie rzeczy. Po pierwsze sprawdzimy, są ustawienia bypass, czyli wszystko w porządku. Za chwilę go podniesiemy i będziecie mieli okazję też zobaczyć, jak się sprawuje ten dron w akcji, bo jest naprawdę nieźle. Wyzwanie jest całkiem spore. Ruszamy, nie ma co gadać. Let's go! Zaznaczam siebie. Active Track. Go. Trace. Powinien być wybrany trace w tym układzie. Jeszcze raz. Trace. Go. I tutaj sobie... Bardzo dużo sondy będą pracowały. Leci już za mną. Fajnie. Oświetlenie jest takie dosyć kontrastowe, ale mam nadzieję, że mu to nie przeszkodzi. Popatrzmy, jak on sobie tutaj pracuje. Leci za mną bardzo dobrze i też bardzo ładnie wymija przeszkody. Pójdziemy sobie tak może ze 100 metrów wystarczy. A wrócimy i zrobimy drugi test. Tu wygląda to ekstra. To, co mi się podoba, to te zmiany wysokości. To jest rewelacyjne. A szczególnie jak tutaj mamy ten, przed nami te dwa drzewa, po lewej liściaste i po prawej iglaste, to jest też mega wyzwanie dla niego. No dobra, zobaczmy teraz. Sam jestem ciekawy, jak on przejdzie. Ojojoj, jak on pięknie przechodzi. Fantastycznie sobie manewruje na boki. Genialny jest. Teraz przeszedł niżej całkiem. I mnie łapie. Bardzo ładnie. On trochę lata w stylu Mavica 3, jeżeli chodzi o obstacle avoidance. Dobra, pójdziemy sobie jeszcze z 50 metrów, zawrócimy, wrócimy do auta i zrobimy jeszcze jeden test. Tutaj jest dosyć kontrastowo. Odcieni zieleni jest mnóstwo. Ja też mam kurtkę zieloną, ale widać, że daje radę. Cały czas sygnalizuje, że jest obstacle avoidance i wymija pięknie przeszkody. Czy omija? Omija przeszkody. No i to, że jest cichutki, to jest też mega fajna sprawa. Jest cichutki, dzięki temu nie przeszkadza w ogóle ludziom w akcji. Już wielokrotnie się przekonałem i miałem okazję to sprawdzić. Dzisiaj nagrywam audio na komórkę, a to ze względu na to, że dźwięki, sound przez cały czas są tutaj w systemie, więc nie byłoby szans, żeby było słychać w ogóle mnie nagranego na iPada. Musiałem przesiąść się z tej aparatury DJI RC na starą aparaturę szarą N1, bo niestety rozdzielczość nagrywanego ekranu to jest tylko 720x460, jeszcze do tego trzeba stosować mikrofon dodatkowy. Ok, tu jest miejsce, to jest zwykła łąka. Pójdziemy sobie tak. Pięknie, ujujuj. Jak on ładnie się układa. Chodź Leon. Chodź. I wracamy. Wygląda to bardzo dobrze, on schodzi do niewielkiej wysokości. Jak na razie on nic nie zahaczył. I wygląda całość śledzenia rewelacyjnie. Drony DJI głównie śledzą w tym układzie z tyłu, czyli Active Track, taki tracking, tropienie. Jest też układ, który nazywa się Parallel, ale wtedy wyłączone są czujniki. Raczej nadają się... Parallel nadaje się raczej do otwartych terenów, tam gdzie nie mamy w ogóle przeszkód. Natomiast w takich sytuacjach jak tutaj, on nam jedzie tylko i wyłącznie za nami. A nie jest to tak jak w Skydio, ale możemy przetestować, co by się zdarzyło teraz, Gdybym zmienił kierunek, słuchajcie, on się przez chwilę zatrzymuje, żeby się nawiązać. I teraz pójdę w jego stronę. To jest bardzo fajny test. I super byłoby, gdyby był w stanie nas dłuższy czas śledzić, powiedzmy chociaż z 50 metrów, bo już wtedy można nagrać coś fajnego, na przykład fragment teledysku lub naszą wypowiedź, kiedy jesteśmy zwróceni w stronę drona twarzą i nie tylko oglądamy swoje plecy, czy dolną część ciała, czy nogi, ale też jesteśmy w stanie nagrać siebie. No i to wygląda teraz dobrze. To wygląda całkiem dobrze, że on w takich miejscach, które są ciasne, leci tyłem. To całkiem spoko. No dobra. W takim razie wrócimy i zrobimy mu jeszcze drugi motyw. Teraz spróbuję kawałek się przebiec delikatnie, bo mam dwie rzeczy w rękach. Trochę w bok. Drugi. Daję sobie radę pięknie. Idealnie. Trochę a la Mavic 3, jeżeli chodzi o APAS i jeżeli chodzi o tracking. Dobra, myślę, że to jest dobre miejsce, żeby wylądować. Zaraz będzie drugi test. W tym momencie mamy taką sytuację, przejechało auto przed chwilą. Active Track, Trace, Go. Jeszcze raz. Jesteśmy na 4 metrach. 4,7 i sobie spokojnie pojedziemy. Zobaczymy, jak on będzie reagował. I jak on będzie się zachowywał, bo tu jest sporo drzew. Jadę wolno na razie. O, tutaj omija pięknie. Tu sobie nie może poradzić, ale może przeleci. Omija przeszkody ładnie, bardzo dzielnie. No tu było ciasno mega. Tu mamy też nierówno. Jest bardzo gęsto. Ale radzi sobie świetnie. Ojojoj, tu ma naprawdę ciężkie zadanie. Za chwilę powinien to nadrobić troszkę. Ja tu dodatkowo mam jeszcze czujniki z auta, więc nie tylko czujniki z drona, ale czujniki z auta. No i zobaczymy, czy teraz on się obniży, czy to będzie jego koniec. Zdaje się, że tyle, że więcej nie damy rady. Tak, muszę cofnąć samochodem. Słuchajcie, zrobiłem jeszcze sondaż, przejrzałem instrukcje i obsługi i co ciekawe, faktycznie Mini 3 Pro ma funkcję rozpoznawania obiektów, tak jak zresztą wcześniej, ale w zależności od tego, czy to jest człowiek, czy może inny obiekt, na przykład samochód albo łódź, ma też wysokość zdefiniowaną samego śledzenia. Czyli dla człowieka to jest od 2 metrów zaczyna się już śledzenie od tej wysokości. Natomiast dla łodzi czy dla samochodu od 6. Dlatego nie byliśmy w stanie przejść przez ten las i niestety on nie obniża swojego lotu, kiedy leci za samochodem. Myślę, że fajnie byłoby zrobić jeszcze test na rowerze, bo on by nam też dużo pokazał. Natomiast to, co widzieliśmy, to na pewno rzecz taka, że nie byliśmy w stanie śledzić samochodu w takim gęstym lesie, tylko mnie jako człowieka. Słuchajcie, to chyba tyle. To jest pierwszy epizod, który nagrałem w całości dronem. Było oczywiście kilka montaży i filmów, ale ten jako film z moim komentarzem. No i dzięki za uwagę. Wszystkiego dobrego życzę. Trzymajcie się i do zobaczenia już wkrótce. Cześć!